Witam wszystkich serdecznie, całą wspólnotę Strumienie Wody Żywej z Bochni. Nazywam się ojciec Dariusz Piórkowski, jestem jezuitą, obecnie pracującym w Zakopanem Domu Rekolekcyjnym. Niektórzy już pewnie mnie znają, więc serdecznie Was pozdrawiam. Temat, który chciałem podjąć w tej konferencji brzmi następująco. Ciało Chrystusa, wspólnota gromadząca się na Eucharystii. Jak pewnie wiemy, ciało w Piśmie Świętym, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, nie ma tego samego znaczenia, co w myśli greckiej. My niestety do dzisiaj naznaczeni jesteśmy mocno myśleniem greckim, rzymskim, gdzie ciało jest postrzegane jako coś odrębnego od duszy. Ciało często w greckiej myśli było postrzegane z podejrzliwością, jako takie więzienie duszy, coś niewłaściwego człowiekowi, a istota człowieka znajdowała się w duszy, duszy nieśmiertelnej. Natomiast w Piśmie Świętym ciało ma oczywiście wiele znaczeń. Pierwsze, najważniejsze, po prostu oznacza człowieka. Materialność, cielesność, wspólnotę ludzką. Kiedy jest mowa o małżeństwie, to słyszymy już w Księdze Rodzaju, że mężczyzna łączy się z kobietą, aby stać się jednym ciałem. Czujemy, że nie chodzi o fizyczne nasze ciało biologiczne, ale niejako mają stać się jednym człowiekiem, bo dla Biblii nie ma rozróżnienia między duszą a ciałem. Zawsze jest mowa o całym człowieku. I teraz Święty Paweł odwołuje się do tego obrazu ciała na różne sposoby i stąd Kościół też przejął tę nazwę od Pana Jezusa, ale później Świętego Pawła, że Kościół jest ciałem Chrystusa, mając na myśli pewną, czy chcąc wyrazić pewną grupę, wspólnotę odrębnych osób, które są jednakowoż połączone ze sobą. Tak jak w organizmie. Mamy różne członki, różne układy, setki, dziesiątki, tysiące wręcz zależności i to wszystko jest połączone ze sobą, jakąś zasadą jednoczącą, która sprawia, że organizm żyje i jest w stanie spełniać swoje życiowe funkcje. I Paweł porównał Kościół do ciała, gdzie każdy z jego członków ma jakieś zadanie, jakąś rolę do wypełnienia. Nie ma zbędnych członków, ale też z drugiej strony nie istnieje coś takiego jak sama ręka, samo serce, sama wątroba, bo no nie ma racji w ogóle istnienia samo w sobie. Musi być w jakimś ciele, w jakimś organizmie. Więc ciało Chrystusa w Nowym Testamencie ma przynajmniej trzy znaczenia. Pierwsze, oczywiście najbardziej znane i do którego się odwołujemy, no to jest sam Pan Jezus, który tak siebie określa podczas ostatniej wieczerzy u Jana w 6 rozdziale. Mówi o swoim ciele, o swojej krwi. No to jest Chrystus obecny właśnie w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie. Drugie znaczenie to jest Chrystus jako taki, żyjący po prawicy Ojca, zmartwychwstały, który jest tam przecież z ciałem zmartwychwstały. Cały człowiek, nie tylko jakiś duch przemieniony wprawdzie, ale to jest ten sam Chrystus. W końcu święty Paweł, jak wspominałem, nazywa Koryntian, czyli nas, ciałem Chrystusa. Wy jesteście ciałem Chrystusa. Pierwszy to jest rozdział, przepraszam, pierwszy list do Koryntian, 12:27. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 5 werset, czytamy: wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Więc ciało Chrystusowe to jest Kościół, wspólnota, na podobieństwo organizmu, połączona z Jezusem jako głową, mocą Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, w pewnym sensie jakby jakąś krwią, czy jakimś spoiwem, czy
które łączy ten organizm w jedno. Pamiętajmy też, że nie chodzi tu tylko o wspólnotę tę na ziemi, żyjących tutaj jeszcze, pielgrzymujących chrześcijan, ale również wspólnotę świętych i osób przechodzących oczyszczenie w czyśćcu. To jest całe ciało Chrystusowe, cały Kościół. Zwróćcie uwagę, że święty Paweł nie mówi: wy jesteście jakby ciałem Chrystusa, wy oznaczacie ciało Chrystusa, wy przypominacie, czy jesteście symbolem ciała Chrystusa. Nie. Jesteście ciałem Chrystusa. To jest dokładnie podobne, czy nawet takie samo wyrażenie, którym Pan Jezus mówi: to jest ciało moje. Tam nie jest powiedziane: to oznacza ciało moje, to jest symbol mnie albo mojego ciała. W obu przypadkach jest powiedziane, że jest, coś jest ciałem Chrystusa i my jesteśmy ciałem Chrystusa. Jest to wielka tajemnica i zadziwiająca, bo wychodzi na to, że Pan Jezus jest obecny zarówno w Najświętszym Sakramencie, jak i nie gorzej, nie w sposób jakiś mniej realny, we wspólnocie Kościoła. Na jakiej zasadzie? Trudno to pojąć, tak samo jak trudno pojąć, jak jest obecny w kawałku chleba i odrobinie wina. W końcu, i o tym chyba najmniej się mówi, bo to jest rozszerzenie ciała Chrystusowego jako wspólnoty, tym ciałem są wszyscy ubodzy, cierpiący, prześladowani, o których Pan Jezus mówi w Ewangelii według świętego Mateusza, w scenie sądu ostatecznego, i tam utożsamia się z chorym, nagim, głodnym, spragnionym. Mówi: co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, toście i mi uczynili, mnie uczynili. To też jest ciało Chrystusa, to obolałe, to potrzebujące, to cierpiące. To jest ten sam Chrystus, który cierpiał mękę, śmierć. I nie jest powiedziane, że to są chrześcijanie. To jest zadziwiające. Mogą być. Ale nie jest powiedziane, że chodzi tylko o chrześcijan, że my jako chrześcijanie mamy pomagać chrześcijanom. A inni nas nie powinni interesować. Tego rozróżnienia nie robi Pan Jezus w tej Ewangelii. Więc tylko to pobieżne spojrzenie na te różne znaczenia ciała Chrystusa w Nowym Testamencie pokazuje, że w Eucharystii nie może chodzić tylko, jeśli tak można powiedzieć, o samą celebrację w kościele. W kościele mam na myśli świątynię, mury. Już te różne znaczenia pokazują, że chodzi o coś znacznie więcej. Że Eucharystia odprawiana w kościele jest w pewnym sensie tylko jakimś wstępem, etapem, jakimś centrum, z którego wszystko wypływa. Można by powiedzieć, że Eucharystia zaczyna się w kościele jako miejscu, w kościele za murami, gdzie jest obecna wspólnota, ale tam się nie kończy, jest kontynuowana poza murami kościołów, w kościele żywym i w świecie. Przypuszczam, że na skutek kontrreformacji bardzo wyeksponowaliśmy znaczenie Eucharystii, by sprzeciwić się protestanckiemu umniejszeniu właśnie sakramentów. No i na skutek tego trochę wylano dziecko z kąpielą, bo te inne formy obecności Chrystusa, inne znaczenia ciała Chrystusa zeszły nieco w cień, w praktyce, bo w teorii, zarówno w tekstach liturgicznych, jak i w katechizmie, wszystko jest w jak najlepszym porządku i poprawnie, i właściwie, no ale w duszpasterstwie, w katechezie różnie to bywa do dzisiaj. I myślę, że Eucharystia jest nie do zrozumienia dzisiaj i w pewnym sensie może być nawet nieskuteczna dla nas, jeśli będziemy ją postrzegać tylko jako sakrament ograniczony do
murów kościoła, jeżeli nie będziemy widzieć ciała Chrystusa w tym szerokim spektrum, wtedy ona jest tylko jakimś rytem, jakimś rytuałem, jakimś religijną pobożnością. Przychodzimy, coś tam Bogu oddajemy, przyjmujemy i wracamy do domu. Mam wrażenie, że Jezusowi apostołom chodziło o coś znacznie głębszego i większego. Znamy zapewne tę zasadę Kościoła już starożytną, lex orandi, lex credendi, prawo modlitwy prawem wiary. To znaczy, jeśli chcemy nauczyć się poprawnej teologii Kościoła, rozumienia Ewangelii, to dobrze powinniśmy się wsłuchiwać zarówno w teksty liturgiczne, przypatrywać się strukturze liturgii, wtedy na pewno nie zbłądzimy. To jest takie kryterium, które nam Kościół daje, jakby zachowane w sposób czysty, klarowny. Liturgia jest przecież również modlitwą całej wspólnoty, nie tylko jakimś indywidualnym aktem poszczególnego wierzącego. I zwróćmy uwagę na samym początku. Może nieraz tak przychodzimy na mszę świętą z rozbiegu, albo już jesteśmy tak przyzwyczajeni, bo powtarzają się pewne modlitwy, że nie zauważamy niektórych rzeczy. Zwróćmy uwagę, że Eucharystia jest dziełem Trójcy Świętej. My zwracamy się podczas Eucharystii do Ojca. Bóg zasadniczo w modlitwach liturgicznych, podczas mszy i w innych sakramentach to Ojciec. No i zwracamy się do Niego przez Syna w Duchu Świętym. To jest bardzo ważne, że cała Trójca jako wspólnota osób boskich jest zaangażowana, cała działa, cała jest oddana człowiekowi. I to już powinno nam dawać do myślenia. Jest to dzieło wspólnoty, którą jest Bóg. Innej niż nasza, ale jakiś to jest przecież rodzaj wspólnoty. Więc popatrzmy, co Kościół mówi o sprawowaniu liturgii. I na podstawie tego wyciągnijmy właśnie wnioski dla naszej wiary, dla naszego przeżywania Eucharystii. Chciałem najpierw przeczytać dwa fragmenty, dwa numery z katechizmu Kościoła katolickiego. Pierwszy, 1140. Liturgię celebruje cała wspólnota. Ciało Chrystusa zjednoczone ze swoją głową. Czynności liturgiczne należą do całego ciała Kościoła, uwidaczniają je i na nie oddziałują. Chodzi o to, że czynności liturgiczne uwidaczniają, nie, ciało Kościoła, jego różnorodność, pokazują, jak on jest różnorodny, jak jest barwny, i równocześnie wpływa ta liturgia na to ciało. Wzmacnia je, sprawia, że ona właśnie dojrzewa, że się je karmi, oczyszcza itd., itd. I drugi punkt, 1141. Zgromadzenie, które celebruje, jest wspólnotą ochrzczonych, którzy stanowią przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym dom duchowy, powiedzielibyśmy świątynię, i święte kapłaństwo, aby przez wszystkie uczynki właściwe chrześcijaninowi składać duchowe ofiary. To kapłaństwo wspólne jest kapłaństwem Chrystusa, jedynego kapłana, w którym uczestniczą wszyscy członkowie. Spróbujmy teraz rozpakować to syntetyczne, bardzo gęste zdania, bogate, i rozłożyć je na czynniki pierwsze. Przede wszystkim, liturgia w kościele jest dziełem wspólnoty. To nie jest modlitwa indywidualna, że ja idę do kościoła, żeby się pomodlić do Pana Boga, przyjąć komunię, a reszta, no, jest tu obok mnie, ale może gdyby jej nie było, to bym się lepiej czuł i lepiej pomodlił. Nie o to chodzi. Właśnie modlitwa liturgiczna, którą przeżywamy zwłaszcza podczas Eucharystii, jest ona najwyższą formą modlitwy,
jest we wspólnocie taki, jaka ona jest. Nawet jeśli to są ludzie mi nieznani, ale oni są powołani, wezwani przez Chrystusa, ochrzczeni i są razem ze mną na tej Eucharystii. Nie jest to też jakaś prywatna ofiara księdza czy osób zamawiających mszę świętą. To jest jakieś nieporozumienie. Zwróćmy uwagę, prawie wszystkie modlitwy wypowiadane są podczas Eucharystii w liczbie mnogiej. My, poza wyjątkami, jak na przykład krótka modlitwa przed komunią: Panie, nie jestem godzien. Każdy wymawia to w swoim imieniu, ale we wspólnocie. Co więcej, i to jest bardzo ważne, niemożliwe byłoby sprawowanie i pełne uczestnictwo w Eucharystii, gdybyśmy najpierw nie zostali uczynieni świątynią Ducha Świętego, nie nazwani dziećmi Bożymi. Dlaczego? Ponieważ mamy do czynienia z rzeczami świętymi, spotykamy się z Bogiem i podobnie jak Maryja została przygotowana przez Ducha Świętego, co nazywamy niepokalanym poczęciem w jej przypadku, do tego, żeby przyjąć, począć Pana Jezusa, urodzić Go, podobnie i my musimy być wcześniej przygotowani, napełnieni Duchem Świętym, żeby w ogóle móc sprawować tę Eucharystię i przyjąć ją. Inaczej ani nie bylibyśmy uprawnieni, ani godni, ani nie byliśmy w stanie przyjąć Pana Jezusa do naszego serca. Byłoby to na próżno. Duch Święty we wszystkim nas wyprzedza i przygotowuje nas do przyjęcia Bożych darów. Co więcej, Eucharystia nie jest też sztuką teatralną, w której są ci grający aktorzy, ksiądz, służba liturgiczna, a reszta siedzi na kościele jako widzowie i obserwują mniej lub bardziej ciekawą sztukę. Zwykle jest bardzo podobna co tydzień, trochę się zmieniają czytania, kazanie i pieśni, ale co do istoty jest to samo. Tak nie jest. Jeśli już użyć tego porównania do teatru, to raczej wszyscy są uczestnikami tej sztuki. Nie ma widzów. To jest taki dziwny teatr. Nie ma widzów, tylko wszyscy są zaangażowani. I teraz, tak jak i w teatrze, są aktorzy, pierwszoplanowi, drugoplanowi, ale jest też cała masa ludzi, których nie widzimy, a bez których się nie odbędzie spektakl. Dźwiękowcy, scenografowie, operatorzy, nie wiem, światła, efektów specjalnych. Bez nich nie byłoby sztuki, albo byłaby ona taka nieporywająca, mdła. Wszyscy są jakoś zaangażowani, nawet ci, którzy przenoszą różne rekwizyty, stołki, szafy, zmieniają scenografię. Każdy ma swoją rolę. I w tym sensie jest Eucharystia jakby sztuką teatralną, ale gdzie wszyscy ludzie są zaangażowani, nie tylko ci, których widać, ale także ci, których nie widać. Co jeszcze wynika z tego zdania, z tych zdań? Słyszeliśmy, że my wszyscy namaszczeni Duchem Świętym tworzymy dom duchowy i stanowimy kapłaństwo. To jest już może znane w teorii, więc jeszcze raz tylko powtórzę, że istnieje według Nowego Testamentu tylko jeden kapłan. List do Hebrajczyków to mocno podkreśla. Jest nim Jezus Chrystus, tam nazwany arcykapłanem. Natomiast o chrześcijanach Nowy Testament, zwłaszcza list do świętego Piotra, apostoła i Apokalipsa, wypowiada się, że też jesteśmy kapłanami, ale nie na takiej zasadzie jak Pan Jezus. To znaczy, że On nam daje udział
w swoim kapłaństwie. On jest kapłanem, on jest źródłem, a nas dopuszcza. I teraz, nawet jeśli zwyczajowo używamy tej nazwy na określenie księży, to tutaj jest to ironia pewna, ponieważ tak naprawdę według Nowego Testamentu możemy ich nazywać tak tylko w odniesieniu do tego kapłaństwa chrzcielnego, bo ksiądz jest tak samo wiernym, ochrzczonym jak każdy inny, więc w tym sensie jest kapłanem, natomiast nie jest w sensie tym starotestamentalnym kapłanem, który by składał ofiary, bo to ci kapłani już przeminęli, bo jest tylko jeden, który złożył ofiarę, a my tylko się włączamy w nią, ponawiamy ją. I teraz wiecie doskonale, że Nowy Testament nie nazywa księży kapłanami, tylko prezbiterami albo biskupami, episkopos. I święcenia, sakrament święceń służy kapłaństwu wszystkich wiernych, zarówno świeckich, jak i duchownych. No więc jest pewne zamieszanie nieraz terminologiczne w praktyce, co sprawia, że nie bardzo widać tego kapłaństwa wspólnego, które polega, najkrócej rzecz ujmując, na składaniu ofiar duchowych mocą Chrystusa i łącząc się z Chrystusem. To nie chodzi już o składanie baranków, czy jakichś pierwocin, czy ofiar kadzielnych, ale o składanie swojego życia, włączanie tego życia w ofiarę Pana Jezusa, która trwa nieprzerwanie, jedna ofiara od chwili krzyża, od śmierci Pana Jezusa, aż po ostatnie dni naszego świata. My jedynie się włączamy w ofiarę Chrystusa i ksiądz nie sprawia jakiejś swojej ofiary, czy jakiejś innej ofiary, jakiejś kolejnej, tak jak sprawowano w Starym Testamencie tysiące ofiar, które miały przebłagać Boga, czy uwielbić Go. Zwróćcie uwagę, jak o tym pisze Sobór ostatni. W Nim, czyli w Duchu Świętym, wszyscy wierni stają się świętym i królewskim kapłaństwem, składają Bogu duchowe ofiary przez Jezusa Chrystusa i głoszą wspaniałe dzieła Tego, który ich wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Nie ma zatem żadnego członka, który by nie uczestniczył w posłannictwie całego ciała. To jest niezwykle ważne. Nie ma zatem żadnego członka, który by nie uczestniczył w posłannictwie całego ciała. Każdy ma jakieś zadanie przyporządkowane w tym ogromnym ciele Chrystusa. No, teraz, może w naszych czasach, to ciało ma miliard, chyba 300 milionów członków. Ogromne ciało. Lecz każdy ma nosić w swoim sercu świętość Jezusa, a duchem proroctwa dawać świadectwo o Jezusie. To jest Konstytucja o Kościele Lumen Gentium, drugi numer. I teraz katechizm precyzuje, na czym ma polegać to składanie duchowych ofiar wraz z chlebem i winem. 1368 numer. W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego ciała. I teraz. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie. Zwróćcie uwagę, że jest odróżnione życie od reszty. Ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i nabierają w ten sposób nowej wartości. Więc kiedy ja przychodzę, każdy z nas, czy będzie wiernym świeckim, czy księdzem, to ma też ofiarować z tym chlebem i winem, Chrystusem, który się Ojcu ofiaruje, swoje życie, takie jakie ono jest, wielobarwne, z radościami, smutkami, pracą, z tym, co się udało dobrego zrobić w ostatnim tygodniu, jeśli ktoś chodzi na niedzielną Eucharystię, albo jeśli częściej to z ostatniego dnia. Chodzi, żebyśmy się nauczyli włączać siebie. Rzeka, jeśli tak można powiedzieć, płynie.
Tą rzeką jest właśnie Eucharysta, ofiara Chrystusa, a my się w nią włączamy, kiedy ofiarujemy całe nasze życie. Na tym polega kapłaństwo wiernych. To jest pierwszy jakby aspekt, ale w Kościele polega ono na ofiarowaniu siebie. Nie ma Eucharystii bez tego. Nie ma czegoś takiego, że składa ksiądz jakąś ofiarę oderwaną od reszty wspólnoty. No, ale w praktyce niestety ciągle pokutuje starotestamentalne podejście do ofiary eucharystycznej. Mam na myśli takie duszpasterstwo nieraz parafialne. Trochę wpłynęło na to również powiązanie Eucharystii z intencjami. To znaczy, jakoś wierni oczywiście powinni utrzymywać duchownych. No i nie jest to głupi pomysł, żeby właśnie ofiarując czy zamawiając mszę świętą, ofiarować jakąś ofiarę na utrzymanie kościoła i księży. Natomiast problem polega na tym, że ta praktyczna rzecz troszeczkę zamazuje to, co jest ważniejsze, czyli teologię czy rozumienie Eucharystii. W mentalności wielu wiernych ciągle siedzi wyobrażenie, że ksiądz sprawuje ofiarę zamówionej intencji. Ciągle się z tym spotykam. Do tego stopnia, że są ludzie, którzy zamawiają mszę świętą czy jakąś intencję i się na niej w ogóle nie pojawiają, no bo zostawiają tę robotę księdzu i uważają, że spełnili jakiś religijny obowiązek. No to jest nieporozumienie, kolejne nieporozumienie, bo wychodzi jak na tacy, że wierni nie czują, niektórzy przynajmniej, ja nie mówię, że wszyscy, że to jest też ich ofiara, że oni składają tę ofiarę, że oni uczestniczą. Trochę to wygląda, jakby zlecali coś komuś, bo sami czują się albo niegodni, albo że nie powinni, albo może nie wiedzą o tym. Różne mogą być powody. Po drugie, wiemy o tym też, że nie istnieje coś takiego jak msza tylko w wyznaczonej intencji. Ona jest dodawana, jakoś uwypuklona, wyszczególniona. Natomiast każda Eucharystia, i to jest piękne w Eucharystii, jest sprawowana za cały Kościół, za wszystkich żywych w Kościele, za zmarłych. Często także modlimy się w modlitwach eucharystycznych za niewierzących, za wszystkich ludzi dobrej woli, za tych, którzy szukają Boga. Więc i modlimy się tak w każdej Eucharystii, nie w jakiejś konkretnej intencji. I jeszcze większym nieporozumieniem do dzisiaj uprawianym, chociaż sobór to już zmienił, jest odprawianie mszy przez księdza w pojedynkę. Trochę tak, jakby spełniał on jakąś pobożną praktykę. W mszale jest tak, jak wiecie, że można odprawiać taką mszę, ale powinien być przynajmniej jeden wierny, chociaż ministrant, żeby właśnie był ten związek z żywą, realną wspólnotą. Owszem, jest ta wspólnota niebieska, Kościół niebieski, święci, obecni zawsze, ale jednak nie ma tej łączności z tą istotną częścią ciała Chrystusowego, którą są żywi chrześcijanie. Idźmy dalej. Zapytajmy teraz, jak ciało Chrystusa, które przyjmujemy podczas Eucharystii, w Komunii Świętej, ma się do ciała Chrystusa, którym jesteśmy. Po co przyjmujemy, innymi słowy, Pana Jezusa w Komunii Świętej, w Kościele? To zwłaszcza się teraz uwyraźniło podczas epidemii, pandemii koronawirusa, gdzie myślę, za bardzo, to wyszło na jaw, utożsamiliśmy obecność Pana Jezusa
no z jego obecnością sakramentalną w tabernakulum. Jakby to chodziło jakąś znowu moją osobistą tylko relację z Bogiem i jakieś pokrzepienie tylko dla mnie. To nie o to chodzi, jak powiedzieliśmy. I zwróćmy uwagę na modlitwy eucharystyczne. Pewne fragmenty wybrałem, które mnie od pewnego czasu uderzają. Też tego nie zauważałem. Jak one ukazują związek ciała przyjmowanego, ciała Chrystusa, z ciałem, którym jesteśmy. Na przykład w trzeciej modlitwie eucharystycznej modlimy się w ten sposób. Niech On, czyli Duch Święty, uczyni nas wiecznym darem dla Ciebie, czyli dla Ojca. Tak się modlimy. Czyli przyjmujemy najpierw Pana Jezusa we wspólnocie Kościoła, żeby każdego z nas czynił darem. Co to znaczy? To w ogóle jest bardzo piękne pomyśleć, że możemy być i będziemy darem dla Ojca. Zwykle myślimy, że Bóg jest dla nas darem, jeśli tak myślimy, ale pomyśleć, że ja mogę być darem dla Ojca, przygotowanym przez Ducha Świętego, to jest rzecz niesamowita. Więc Eucharystia nie jest tutaj pokazana, czy Komunia Święta jako jakaś nagroda, czy za dobre sprawowanie, jak to nieraz się uważa. Natomiast sprawuje się ją po to, żeby ona wewnętrznie nas przemieniała, każdego z osobna. Pięknie to pokazał prorok Ezechiel w tej słynnej wizji rzeki, która wypływa ze świątyni spod ołtarza i rozlewa się na pustynię, wpada do słonych wód Morza Martwego i od tej wody wszystko zaczyna ożywać, rodzą się drzewa, owoce, ryby pojawiają się. Ale jest bardzo ważna rzecz. Bóg każe prorokowi wchodzić do tej wody co jakiś tam czas, badać jakby jej głębokość. To jest piękny obraz. Jeszcze raz do niego wrócę. Eucharystia jest ofiarą, która trwa. Jest tą rzeką, która płynie. My, kiedy przychodzimy na Eucharystię, to wchodzimy do tej rzeki, żeby zaczerpnąć. No i ona sprawia właśnie wtedy, że wydajemy owoce, nawet tam, gdzie się wydaje, że już nie ma szans na żadne owoce. Więc każdy z nas jest formowany podczas Eucharystii jako dar. Święty Ireneusz z Lyonu, z II wieku, taki ojciec apostolski, bardzo go lubię, on uważał, że Syn i Duch Święty to są dwie ręce Ojca i całe zadanie Syna i Ducha Świętego na ziemi polega na tym, żeby nas przygotować do spotkania z Ojcem. I Ireneusz porównuje nas do gliny. Jesteśmy taką gliną w ręku Syna i Ojca. I posłuchajcie, jak on to przedstawia. Ojciec chce i postanawia istnienie człowieka. Syn działa nań i go kształtuje, a Duch zapewnia mu pożywienie i wzrost. Sztuka Boża, czyli Bóg działający przez Syna, przez Ducha Świętego, między innymi przez sakramenty, ale nie tylko, nadaje kształt glinie, którą jesteś, pisze Ireneusz. Uformowawszy cię z materii, ozdobi cię od wewnątrz czystym złotem i srebrem, uczyni cię tak pięknym, że w końcu sam król będzie chciał cię zobaczyć. To jest ten aspekt indywidualny, ale ciągle we wspólnocie. Nie istnieje Eucharystia jakaś indywidualna, że ja w pojedynkę będę formowany, lepiony przez Boga, upiększany. Dzieje się to we wspólnocie, która niekoniecznie jest zbiorem ludzi, których lubię, którym się podobają, których znam. Oni są w jakiejś relacji do Boga, do Jezusa, do Ducha Świętego, tak jak ja jestem. I to nas łączy. Nic innego nas praktycznie nie łączy, chyba że się znamy skądinąd. Ale zwróćmy dalej uwagę, o co się jeszcze modlimy podczas Eucharystii.
I tutaj szczególnie widać ten związek ducha, ciała Chrystusa, które przyjmujemy, i ciała Chrystusa jako wspólnoty. Druga modlitwa eucharystyczna. Po podniesieniu. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Ta sama modlitwa eucharystyczna. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości razem z papieżem, biskupami, całym duchowieństwem. I trzecia modlitwa eucharystyczna. Spraw, modlimy się tak do Ojca, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. A jeszcze pięknie wyrażone to jest w modlitwie eucharystycznej o tajemnicy pojednania. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa i daje nam moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę, zostali złączeni w jedno ciało. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, którą niedawno odkryłem sam, jakoś mnie to uderzyło. Zwykle myślimy, że przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej. I to jest prawda. Ale zwróćcie uwagę, że co mówią te teksty liturgiczne? Że zarówno ofiara krzyża, jak i Komunia Święta, którą przyjmujemy, daje nam Ducha Świętego. Z Chrystusem jest nieodłącznie związany Duch Święty. On teraz na ziemi kontynuuje dzieło Chrystusa. Oczywiście wszystkie osoby boskie działają, ale wyraźnie jest powiedziane, czy prosimy o to Ojca, że łącząc się z jedyną ofiarą Jezusa Chrystusa, prosimy Cię, daj nam moc Ducha Świętego. I zwróćcie uwagę, przyjęcie ciała Chrystusa sakramentalnego ma prowadzić do budowania jedności ciała, którym jesteśmy. Przezwyciężania podziałów, do przebaczenia, do okazywania sobie miłości. To jest moc Ducha Świętego, która płynie z Komunii Świętej, z Eucharystii. Brzmi to dziwnie, brzmi to trochę paradoksalnie, ale my przyjmując Chrystusa, przyjmujemy równocześnie Ducha Świętego, który w nas działa. Jest w nas wewnątrz, abyśmy go mogli przyjąć. I przyjąwszy go, on jakby kontynuuje dalej to dzieło w nas. Jest taki obieg zamknięty. I przechodzimy tutaj już do kolejnego ważnego i ostatniego aspektu Eucharystii, czyli ciała też Chrystusa, który chciałem tutaj poruszyć. I odnajdujemy ten aspekt szczególnie w najmłodszej i najgłębszej, moim zdaniem, Ewangelii według świętego Jana. Wiemy, że święty Jan nie zamieścił opisu stanowienia Eucharystii. W zamian jest scena umycia nóg, którą celebrujemy, czytamy Wielki Czwartek. I to nie jest przypadek, bo to umycie nóg to jest jakby druga część Eucharystii. To, co mówiłem na początku. Sakrament sprawowany w kościele za murami jest jakby początkiem drogi, a wychodząc z kościoła, my dalej jesteśmy żywym kościołem i kontynuujemy Eucharystię przez przysłowiowe czy obrazowe mycie nóg, czyli przez służbę braciom i siostrom, przez służbę w ogóle człowiekowi, jakimkolwiek, nie tylko temu, kogo znamy, kto jest naszym bliskim. I teraz święty Jan, ewangelista, myślę, że powiedziałby coś takiego. Jeżeli przyjęte ciało Chrystusa nie powoduje tego, że zauważam moich braci i sióstr w potrzebie, że przebaczam, że nie spieszę im z pomocą, bo oni są tym widzialnym ciałem Chrystusa, nie tylko wierzący, także i niewierzący, jak to święty Mateusz w scenie sądu ostatecznego opisał. Jeżeli ja nie spieszę z pomocą w tak prozaicznych nawet sprawach, jak mycie kogoś, przebieranie, gotowanie, codzienne obowiązki, no to Jan powiedziałby, że przyjmujemy Pana Jezusa w komunii egoistycznie.
dla siebie. Pan Jezus nie jest nam dany dla nas tylko, tylko dla innych. Nie jest to mój, tylko Pan Jezus, mój pokarm indywidualny, i którym się mam ucieszyć. Przyjąłem Pana Jezusa, idę do domu i tam toczy się życie swoim tokiem. Kolejna rzecz z tym związana, gdy Pan Jezus umył nogi swoim uczniom, to powiedział takie zadziwiające słowa. Jeśli ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście umywać sobie nogi. Dałem wam bowiem przykład. I teraz zastanówmy się, gdyby to powiedział jakiś król, władca, prezydent, pomyślelibyśmy sobie, ale dlaczego ja mam robić to, co on? Co prezydent, co jakiś król? Na jakiej podstawie? A Jezus oczekuje tego od nas, że mamy pójść w jego ślady. Ponieważ, dzieje się tak, ponieważ w Eucharystii chodzi o upodobnienie. Upodabniam się przez przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego w Komunii Świętej, ale tak naprawdę to dochodzi do swojej pełni, kiedy ja służę poza Kościołem z murów swoim braciom i siostrom. Kiedy czynię miłość, wtedy się upodabniam do Chrystusa. Bo tylko wtedy będę mógł właśnie stać się tym pięknym naczyniem przyozdobionym dla Ojca. Został nam jeszcze jeden ciekawy aspekt, który w swojej Ewangelii podkreśla święty Jan a propos ciała Chrystusa. Znajdziemy mowę o tym w szóstym rozdziale tej Ewangelii, w długiej mowie eucharystycznej Jezusa, który mówi tak: jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. I tu się pojawia rzecz ciekawa. Jak wiemy, w języku greckim, czyli w Nowym Testamencie, mamy dwa określenia greckie na ciało ludzkie. Pierwsze to soma, drugie sarx. Oczywiście są to dwa spojrzenia na ciało, nie że mamy dwa ciała, tylko dwa spojrzenia z różnych punktów widzenia, patrzymy na ciało. Więc soma oznacza to, co w człowieku jest właśnie piękne, zdrowe, godne, wszystkiego zdolności, cała witalność, przekazywanie życia, zdolność do miłości, talenty itd. Natomiast sarx w tekstach z Nowego Testamentu, zwłaszcza u świętego Pawła, oznacza ten aspekt ciała, nie całe ciało, tylko aspekt ciała, poddane grzechowi, czyli ciało, które, cielesność poddaną grzechowi, które grzeszy, w pewien sposób życia, funkcjonowania tego ciała. Na przykład w liście do Rzymian święty Paweł w 7 rozdziale tak pisze: ja jestem cielesny, tutaj jest przymiotnik od sarx, sarkinos, zaprzedany w niewolę grzechu. To nie chodzi o to, że całe ciało jest zaprzedane, bo są też właśnie piękne, wspaniałe rzeczy i to wyraża rzeczownik soma, ale jest w nas właśnie też ta część zaprzedana grzechowi, poddana wpływowi grzechu. To, co nazywam tą słabością, bezsilnością, zmienianiu siebie w tym, że chcemy dobrze, a nie potrafimy tego wykonać. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. To jest bardzo ważne, żeby odróżnić. To nie chodzi o ciało całe, tylko chodzi o pewien aspekt, że w tym moim ciele, tu się pojawia słowo sarx. My nie mamy odpowiednika, w obu przypadkach jest to samo słowo polskie ciało, ale w języku greckim są dwa różne. I dlatego nie jest to być może do dzisiaj czytelne. Więc jestem sarx, gdy jestem chory, cierpię, jestem, nie wiem, zmęczony, brzydki, poddany grzechowi, upodlony, cierpiący na różne choroby, poraniony i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy zajrzymy z powrotem do tego fragmentu z Ewangelii według świętego Jana, to święty Jan używa tam greckiego słowa sarx. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego. Sarx. Nie soma, nie tego pięknego, wspaniałego,
tylko tego grzesznego, brudnego, poranionego. Jest to zadziwiające, dlaczego tylko święty Jan używa tego słowa w odniesieniu do ciała Chrystusa. Pozostali ewangeliści używają słowa soma. Gdy Jezus mówi, to jest ciało moje, pojawia się słowo soma, czyli to piękne, to co jest w nas szlachetne, dobre i tak dalej. Myślę, że jest w tym głębsza myśl świętego Jana, jak to u niego w zwyczaju, zawsze coś ukryje głębszego. Wróćmy jeszcze raz do sceny umycia nóg. Dlaczego święty Jan umieszcza umycie brudnych nóg apostołów w Wieczerniku jako część Eucharystii? Przecież Wielki Czwartek czytamy tę Ewangelię. Jak to się wiąże z tym ciałem Sarks, o którym mówi wcześniej w szóstym rozdziale? Jeśli jeszcze zajrzymy do świętego Mateusza w 25 rozdziale, do sceny Sądu Ostatecznego, jeszcze raz przypominam, tam Jezus utożsamia się z wszystkimi ludźmi w potrzebie, zwłaszcza w potrzebie cielesnej: głód, zimno, pragnienie, brak wolności, choroba i tak dalej. I mówi, że to są bracia moi, utożsamia się z tymi braćmi. Tak samo w Dziejach Apostolskich, kiedy objawia się Szawłowi na drodze do Damaszku, to mówi do niego: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Nie mówi, dlaczego prześladujesz moich braci czy chrześcijan, mnie. A ma na myśli oczywiście chrześcijan prześladowanych. Więc Jezus wyraźnie utożsamia się właśnie z tym bolesnym, moglibyśmy powiedzieć, z tym słabym aspektem ciała swojego, tak jak ten Samarytanin, który podnosi poranionego człowieka, bierze go na swoje ramiona, przewozi do gospody, pielęgnuje i tak dalej. To też jest ciało Chrystusa. Jeżeli jeszcze teraz popatrzymy na ostatni element tej układanki, czyli słowo spożywać. Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Chrystusa, ciała tego sarks, Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. I powiążemy to z umyciem nóg. To ciekawa się wyłania konsekwencja, ponieważ spożywać, zwłaszcza w Starym Testamencie, oznacza też przyswajać coś, czynić swoim, zaakceptować, przyjąć. Prorok Izajasz był zachęcony przez Boga, aby połknął, dokładnie spożył zwój księgi słowa, który smakował najpierw jako słodkie rzeczy, jak miód, a potem się okazało gorzkie. Spożyć znaczy przyjąć, zaakceptować, uczynić swoim. Jak to teraz brzmi? Jeśli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego, jeżeli nie będziecie spożywać tego brudnego, grzesznego, poranionego, zaniedbanego, potrzebującego ciała, nie będziecie mieli życia w sobie. A więc Jan chce nam dać do zrozumienia, że spożywać ciało Chrystusa nie oznacza tylko przyjmowanie Go w komunii świętej, w postaciach świętych, ale także przyjmowanie Go, albo raczej wychodzenie naprzeciw Mu w braciach potrzebujących, chorych, cierpiących, odrzuconych, pogubionych, grzesznych, to szukanie ich. Dopiero wtedy mamy pełną Eucharystię w pewnym sensie, dopiero wtedy jest to pełne ciało Chrystusa. Więc spożywać ciało Chrystusa to przyjmować Go w Eucharystii, przyjmować Go w bliźnim, każdym, zwłaszcza w potrzebującym, poranionym, to przyjmować Go we wspólnocie Kościoła, która nie jest doskonała, to jest wspólnota też grzeszna, z ranami, ze słabościami. Także ci, którym jestem na co dzień, na mszy świętej czy w domu, to spożywać ciało Chrystusa, no to służyć tym, którzy są w potrzebie, począwszy od najbliższych, poprzez tych, których mogę spotkać na swojej drodze albo tam, gdzie Pan Bóg posyła.
To tyle, jeśli chodzi o ciało Chrystusa w odniesieniu do Eucharystii, do Kościoła. Bardzo wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że nie przegadałem. No i mam nadzieję, że będzie kiedyś okazja, i to raczej wcześniej niż później, na spotkanie twarzą w twarz, już nie tylko online. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.